Dziś inauguracyjne posiedzenie Sejmu. Posłowie złożyli ślubowanie. Prezydent Andrzej Duda w trakcie swojego przemówienia otrzymał dość chłodne przyjęcie od opozycji. Jego wypowiedzi spotkały się kilka razy z buczącą salą, ale emocji było więcej. Magda Sincewicz rozmawiała z parlamentarzystami z naszego regionu. Tymi, którzy wrócili do ław sejmowych, ale i tymi, którzy są tam po raz pierwszy. Poseł Borys Budka. To dzisiaj dzień dla mnie osobistego wzruszenia, ale też ogromna odpowiedzialność. To dzisiaj 460 osób przyjechało, żeby złożyć ślubowanie poselskie. Odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy, wysłuchaliśmy przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować, powiedział w Sejmie prezydent. To, co się dzisiaj dzieje w Sejmie, to jest absolutnie epokowe wydarzenie. Szymon Hołownia, człowiek, który postanowił zmienić swoje życie i wejść do polityki, został właśnie drugą osobą w państwie. Został drugą osobą w państwie większością 265 głosów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To pokazuje, że idzie nowe, to pokazuje odmianę. W pierwszych swoich słowach zapowiedział odbarierkowanie Sejmu i przywrócenie Sejmowi instytucji publicznej debaty, otwartej dla Polek i Polaków. Jestem absolutnie dumny z jego sukcesu i naprawdę czuję potęgę tego dzisiejszego dnia. Dnia, w którym z sejmowej mównicy padło wiele ważnych słów, jak choćby tych wypowiadanych przez żegnającego się ze stanowiskiem premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczących stworzenia dekalogu polskich spraw, który będzie podstawą zbudowania rządu ponad podziałami. Mateusz Morawiecki, który mówi o działaniu ponad podziałami, to czysta hipokryzja. To są lata niszczenia demokracji, praworządności. To jest wyrok tak zwanego Trybunału, który ograniczył bezpieczeństwo i prawo kobiet do życia i do przeżycia. Ponad podziałami tworzymy rząd demokratycznej opozycji. Kiedyś, teraz rząd, który będzie tworzył bezpieczne, praworządne, demokratyczne państwo. Ponad podziałami. Sejm X kadencji został wybrany 15 października. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło 5 komitetów wyborczych. Wśród 460 posłów 117 debiutuje w ławach sejmowych, a 27 wróciło do nich po przerwie.